Ten program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Rozmowy w izbie Ustarki. Czas zacząć. Z wielką przyjemnością pojawiłem się w gminie Lubomia, w sołectwie Grabówka, by znów wejść do środka tego budynku, który za moimi plecami, bo wewnątrz znajduje się stylizowana izba Ustarki. Tam będę miał przyjemność porozmawiać z moimi gośćmi, a Was zachęcić do tego, abyście razem z nami podczas rozmowy miło i przyjemnie spędzili czas. I niepowtarzalny klimat. Na dodatek w izbie dzisiaj unosi się ten aromat świeżo zmielonej i zaparzonej kawy. Przed chwilą zresztą zmielonej ręcznym młynkiem. Z pewnością domyślacie się, że dzisiaj razem ze mną w izbie jest gość, który zachęci nas do odwiedzenia kolejnego miejsca na mapie Śląska. Zanim jednak poznacie mojego gościa, odrobina muzyki z pewnością nikomu z nas nie zaszkodzi. Nie zapomnij, miła, nie zapomnij.
Nie zapomnij, że to ja dałem tobie miłość, która już tak długo trwa. Gościem w programie Rozmowy w Izbie Ustarki jest dzisiaj pan Andrzej Bulenda, sołtys wsi Tworków, położonej w gminie Krzyżanowice. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, Tworków, spoglądając na mapę, żeby tak lokalizacyjnie szybciutko określić, w którym miejscu? Znajduje się na południu Polski, na południu Śląska, centralnie w gminie Krzyżanowice. Przy granicy czeskiej. Czyli już jesteśmy bliziutko, już wiemy, gdzie ten Tworków. Ale czy warto się tam wybrać? O tym już przekonamy się za chwileczkę. Jest pewne, panie Andrzeju, że sołtysem jest pan, no tak nieufnie mi pan powiedział przed chwileczką, 11 czy 12 lat? No, powiem ponad 10 lat. Ponad 10 lat sołtysem, czyli to już spory kawał... Trzecią kadencję. Spory kawał czasu. Myślę, że to już jest pewne. Nie trzeba nawet się domyślać, że zyskał pan sympatię, uznanie, zaufanie mieszkańców. Prywatnie wiem, że sporo pan podróżuje. Czy z takich prywatnych wyjazdów przywozi pan z sobą jakieś pomysły, które można zrealizować, można wdrożyć u siebie w sołectwie? Jak najbardziej. Z każdego wyjazdu przywożę pomysły. Lubię obserwować ludzi, którzy tam mieszkają, z nimi rozmawiać, jak i dokonania, w których w sołectwach oni, głównie lubię wsie oglądać, bo to jest mój konik, jak oni tam przygotowują się do różnych organizacji, do różnych spotkań i później próbuję to w naszej miejscowości wcielać. Udaje się, czy tak średnio? Bo to też zależy z pewnością od tego, jakich ma się mieszkańców w danym sołectwie. No powiem szczerze, z młodymi mieszkańcami jest coraz większy problem. Stricte, no takie mamy czasy, rodzice wyjeżdżają za granicę, dzieci siedzą w domu, tym bardziej teraz jest pandemia, internet. To robi, że nie łączą się później w jakieś tam grupy społeczne, nie w organizacje i jest problem, żeby coś zrobić, ale myślę, w naszej miejscowości nie jest tak źle. Prywatnie wiem, że jest pan ojcem dwójki dzieci, tak? Tak, zgadza się. Córka i syn. I zarówno córka, jak i syn sporo się udzielają. Córka śpiewa, syn tańczy, a to też są młode roczniki. Stąd też takie troszeczkę przewrotne pytanie. Czy to, że ta młodzież się nie udziela na dzień dzisiejszy, nie tworzy jakichś grup, które mogą pomóc nam w tej społeczności lokalnej, czy to też nie jest poniekąd wina rodziców? Też jest wina rodziców, choć powiem, że w Tworkowie mamy zespół Uśmiech, gdzie instruktorka jak najbardziej mobilizuje do dzieci. No, zmusza nawet rodziców, żeby wysyłali, bo jednak sport i ruch czyni, że jesteśmy zdrowsi. Nie tylko zespół Uśmiech działa w Tworkowie, bo jest również zespół taneczny mniejszości, bodajże niemiecki. Tak, Tworkowa. Tak, sporo tego w Tworkowie, jak na taką małą miejscowość. Ile mieszkańców liczy Tworków na dzień dzisiejszy? No, prawie 3000 ludzi. Wow, to wcale nie taka mała miejscowość. No, ale stricto kilkaset osób pracuje za granicą, nie mieszkają cały czas w Tworkowie i tutaj jest problem, bo ci, którzy by mogli nadawać stąd tej miejscowości, gdzieś są za granicą i małżeństwa są rozdzielone. I udzielają się za granicą, a nie w Tworkowie. No, powiedzmy. Panie Andrzeju, lokalizacyjnie już wiem, gdzie znaleźć Tworków. Starania ze strony sołtysa pozwalają mi snuć przypuszczenia, że przez Tworków wcale nie przypadkiem przebiega trasa rowerowa, bo pana też już kilka razy miałem okazję spotkać na rowerze. No, zgadza się. Lubię jazdę rowerem. Przez Tworków przebiega trasa rowerowa. Aktualnie z korony zbiornika Racibórz Dolny można się poruszać na rowerze i zwiedzać nasze zabytki. W ostatnim czasie został odnowiony zamek, a stricto wieża widokowa, która przyciąga kilkaset ludzi dziennie. Miałem okazję odwiedzić to miejsce.
też wcale nie przypadkiem, bo tam kręciłem jeden z teledysków, ale przy okazji dowiedziałem się, że Tworków to nie tylko ta wieża widokowa, to nie tylko te piękne ruiny zamku, ale również i wiele innych miejsc wartych zobaczenia, odwiedzenia. Panie Andrzeju, co w takim razie warto zwiedzić w Tworkowie? Na co warto zwrócić uwagę, wybierając się na przykład rowerem, czy też z rodziną, samochodem do Tworkowa? Warto zwiedzić nasz kościół, gdzie mamy zabytkowe krypty i kilka lat temu już zostały odrestaurowane trumny i jest jeden z najstarszych żupanów dziecięcych w Polsce, może nawet starszy niż na Wawelu. Mamy również Urbane, kościół świętego Urbana, oddalony od naszej miejscowości około 2 km, który też warto to miejsce zwiedzić, otoczone zielonią, jest przy samej granicy czeskiej. To ja panu przerwę teraz, bo zarówno ten kościół, o którym już pan wspomniał, z tymi kryptami, jak i Urbanek, ich łączy coś z sobą. Jak najbardziej. Legenda nasza mówi o tym, że jest połączony tunelem, a na Urbanku znajduje się kamień, który przykrywa wejście do tego tunelu i łączy nas zamek z Urbankiem. Czy to w takim razie tylko jest legenda, czy już ktoś próbował się tam przedrzeć, przedostać? No bo w ostatnim czasie, nawet w tym roku, ktoś próbował odkopać ten kamień, ale się nie udało, bo znowu się zapadł. Także coś w tym jest. Nikt jeszcze nie próbował go do końca odkopać. Nie? Kościół, który można, do którego można wejść, z kryptami. Do krypt trudno jest na dzień dzisiejszy się dostać, bo są pod podłogą kościoła. Ale jest takie mini, nazwijmy to mini muzeum, czy też sala, w której można odrobinę tej krypty poczuć. Jak najbardziej. Jest boczna nawa w kościele, w której znajdują się trumny. Jest tam jest kilka. I można się umówić z naszym panem Hubertem, który ma niesamowidzę na ten temat, oprowadza wycieczki. Każdego roku kilka razy przyjeżdżają nasze lokalne firmy i oprowadzają naszych mieszkańców. Ruiny zamku. Również warto odwiedzić, już pan Andrzej o tym wspomniał. Kościół z kryptą. Coś, na co warto zwrócić uwagę, bo w okolicy trudno o drugie takie miejsce. Jest również kościół na Urbanku, z którym wiąże się legenda podziemnego przejścia, ale nie tylko. Szczegóły będziemy mieli okazję poznać, kiedy pojawimy się w Tworkowie i odwiedzimy te miejsca. Czy tylko i wyłącznie te trzy miejsca w Tworkowie zasługują na to, aby je zobaczyć, odwiedzić, zwiedzić? Nie, mamy również zabytkowy młyn wodny, który jest od lat prowadzony przez rodzinę Pawlik. I z tego co wiem, bo nieraz byłem zwiedzać ten młyn, jest ponad 100-letni, ma wszystkie oryginalne części, jest bardzo dobrze zachowany. To jest młyn, który z tego co się doczytałem, napędzany jest turbiną. Tak. Sporo, drodzy Państwo, w młynie, który być może nawet dzisiaj w odcinku zobaczymy, sporo rekwizytów, które zasługują na to, aby poświęcić im znacznie więcej uwagi. Szanowni Państwo, Tworków to nie tylko wspaniała miejscowość, ale na przykład dojeżdżając do Tworkowa, wjeżdżając do Tworkowa, daje się zauważyć napis Piękna wieś województwa śląskiego. Jak najbardziej, najpiękniejsza wieś województwa śląskiego. Udało nam się ją zdobyć pierwszy raz na Śląsku i bardzo z tego się cieszymy. To jest zasługa wszystkich naszych mieszkańców. Piękna wieś województwa śląskiego. Czy tutaj tylko i wyłącznie chodzi o budynki, że one są tak piękne, tak okazałe? Nie tylko chodziło w tym konkursie o budynki, a chodziło o całokształt, o mieszkańców, o dorobek kulturalny, o to, jakie mamy zespoły, jaką mamy straż pożarną, jakie mamy spotkania w naszej miejscowości, w rodzinach, szkubanie pierza, festy na Urbanku, różne organizacje swoje imprezy robią. Także tak, zostaliśmy docenieni na szczeblu województwa. Drodzy Państwo, na szczeblu województwa został doceniony Tworków. Na szczeblu gminnym został doceniony sołtys, pan Andrzej Bulenda. Ostatnio odebrał pan z rąk wójta gminy Krzyżanowice nagrodę z dziedziny kultury. Tak, zgadza się, dostałem tę nagrodę, bardzo się cieszę.
choć powiem, nawet w tym dniu nie wiedziałem, że ją dostanę. Organizuję sam to spotkanie. Czyli przez cały czas było to owiane tajemnicą. Dokładnie, dokładnie. Bardzo się cieszę, że tak się stało, że zostałem doceniony przez wójta i urząd gminy, także, ale to nie tylko moja zasługa, bo bez ludzi sam bym nic nie zrobił. Cieszę się w takim razie, że dzisiaj udało nam się w sposób barwny i kolorowy opowiedzieć o Tworkowie. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Andrzej Bulenda, sołtys sołectwa Tworków. Dziękuję, dziękuję za odwiedziny, dziękuję za wizytę, za poświęcony czas i za tę wspólną pogawędkę. Dziękuję. Tworków to wieś położona w województwie śląskim w powiecie raciborskim na terenie gminy Krzyżanowice. To rozległa wieś nad lewym brzegiem Odry, zlokalizowana 15 km na południe od Raciborza. Od południowego zachodu graniczy z Czechami, historycznie leży na Górnym Śląsku i jak wiele innych wsi w tym regionie, ma zachowane charakterystyczne ślady dawnego układu osadniczego. Do dziś zachował się centralny, wrzecionowato-wydłużny plac dawnego Nawcia, którego jeden z końców zajmuje kościół. W miejscowości znajduje się wiele obiektów, które warto zobaczyć. Na szczególną uwagę zasługują ruiny zamku, usytuowane w północno-zachodniej części miejscowości, na skarpie ponad korytarzem rzeki Psiny. Jest to budowla wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku, na fundamentach zamku średniowiecznego. Kres dawnej świetności zamku położyły pożary w 1931 i 1945 roku. Wokół ruin zachował się park z okazami starodrzewu. Dzięki staraniom gminy Krzyżanowice oraz wójta pana Grzegorza Utrackiego udało się doprowadzić do rewitalizacji obiektu, który obecnie stał się wizytówką gminy Krzyżanowice. Tworków posiada również bogatą historię sakralną. Będąc w miejscowości, warto odwiedzić kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, wybudowany w latach 1691-1694, powstały w miejscu drewnianego, który spłonął w 1676 roku. W lewej bocznej nawie znajduje się krypta, miejsce pochówku zmarłych z rodziny dawnych właścicieli Tworkowa. W krypcie znajduje się duża liczba małych trumienek. Na cmentarzu wokół kościoła można natomiast odnaleźć wiele zabytkowych nagrobków. Drugim obiektem sakralnym parafii tworkowskiej jest kościół filialny, pod wezwaniem świętego Urbana, tak zwany Urbanek, odległy około 2,5 km w kierunku zachodnim od centrum wsi. Wzniesiony w 1779 roku w stylu późnobarokowym, posiada ołtarz rokokowy z 1779 roku ze współczesnym obrazem świętego Urbana w centrum. Kościółek świętego Urbana jest miejscem pątniczym. Naszej uwadze nie może umknąć znajdujący się w Tworkowie młyn wodny. Pierwszy, drewniany, powstał podobno już w XVIII wieku.
Nie przetrwał jednak do dnia dzisiejszego. Obecny jest również młynem niezwykłym, chociaż znacznie młodszym. Jego czerwono-ceglane mury wzniesiono w 1914 roku. Ma koło wodne nadsiębierne, zrekonstruowane w roku 2014. Obecnie gospodarzem i jednocześnie niezwykłą skarbnicą wiedzy o młynarstwie jest pan Franciszek Pawlik. Dziś młyn służy głównie do pokazów i jako niezwykła atrakcja turystyczna. Materiał filmowy, który przygotowaliśmy, z pewnością zachęci do odwiedzenia urokliwego miejsca na mapie Śląska, jakim jest Tworków. Partnerem programu jest Radio Bercik, najlepsze radio w sieci, www.radiobercik.eu. Życie tak krótko trwa. Dziś...
Izbie Ustarki nie mogło zabraknąć również muzycznego gościa. Nadmienię tylko, że sporo czasu można byłoby spędzić z naszym gościem, rozmawiając na różne tematy. Każdy z tych tematów będzie nad wyraz interesujący. Naszym gościem dzisiaj w Izbie Ustarki jest, drodzy Państwo, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, instrumentalistka Kasia Lorenz. W naszej Izbie Ustarki nie mogło zabraknąć kolejnego, tym razem muzycznego gościa. Drodzy Państwo, gdybym chciał zapytać o wszystkie tematy, o których nasz gość chciałby z nami porozmawiać, to myślę, że trzeba byłoby temu poświęcić przynajmniej 2 odcinki. Skupmy się zatem na muzycznej części życia naszego gościa, którym jest wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, instrumentalistka Kasia Lorenz. Kasiu, witam serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Kasiu, jest mi niezmiernie miło gościć Cię dzisiaj w naszym programie Rozmowy w Izbie Ustarki, gdzie dane nam będzie dowiedzieć się nieco więcej na temat Twojego życia prywatnego i przybliżyć się telewizją Twoją osobę i Twój muzyczny świat. Kasiu, większość telewidzów, szczególnie na Śląsku, miała okazję poznać Cię dopiero w 2018 roku, kiedy pojawiłaś się wśród plejady śląskiej sceny muzycznej. Tak. I nie żałuję tego, że dopiero teraz. No wcześniej grałam różne inne style muzyki. Zaczynałam 100 lat temu od country. Później z Alicją Boncol, oczywiście, z zespołem Fair Play, później z Alicją jako koalicja, później z Tomkiem Szwedem prawie 20 lat, a w międzyczasie jeszcze 10 lat w zespole Wanda i Banda, także country, country folk, rock and roll, trochę tam tych różnych styli muzycznych się przez moje życie przewinęło, ale jestem dziewczyna stąd, więc nadeszła pora, żeby pośpiewać u siebie. Kasiu, domyślam się, że całe Twoje życie to życie wypełnione muzyką. Wcale niełatwa profesja. No, niełatwa profesja. Zresztą sam powinieneś coś na ten temat wiedzieć. Natomiast ja pochodzę z bardzo muzycznej rodziny. Moja mama śpiewała w operetkach, tata również grał na klarnecie i też pięknie śpiewał. Moja siostra Basia, którą pozdrawiam, również śpiewała w chórze, śpiewała w różnych zespołach. Także tradycja muzyczna w naszym domu była od zawsze, no ale tylko ja, że tak powiem, utknęłam w niej na stałe i chciałabym, żeby tak zostało. A jak to było? Kiedy byłaś takim małym szkrabem, to mama udzielała się śpiewając w operetkach, siostra śpiewając w chórze, a ty odziedziczyłaś ten talent, czy tak poniekąd byłaś wypychana na tą scenę? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Moja mama, śpiewając w operetkach, wiedziała już wtedy, że to nie jest łatwa praca, jakże przyjemna owszem, natomiast niełatwa. I tak nie zachęcała mnie za bardzo do tego, no może by jednak jakieś coś innego, jakieś inne zainteresowanie. No niestety nie udało jej się, zostałam przy muzyce. Mój tata był górnikiem, a na klarnecie grał jeszcze będąc młodym chłopakiem, także jak zaczął pracować na kopalni, to już jego muzykowanie się skończyło. Moja mama również na początku pracowała w biurze na kopalni, potem urodziła się moja siostra, potem ja, więc jej muzykowanie też się skończyło. Moja siostra jest budowlańcem, więc jej, że tak powiem, życie muzyczne też jakby się nie rozwinęło, tylko ja poszłam w tę stronę. No nie jest łatwo, ale za to przyjemnie. Radość ludzi, dla których śpiewasz, jest rekompensatą wszystkich niepowodzeń, które ci się w życiu trafiają. Kasia, sporo nazwisk już padło dzisiaj podczas naszej rozmowy, z którymi miałaś okazję pracować na scenie. Duże sceny również z zespołem Wanda i Banda, piosenka country. A teraz taki sformatowany śląski rynek. Nie wiem, być może masz takie wrażenie, albo ja tylko takie odnoszę, że zamknąłeś się w takim nieco mniejszym światku. Być może, natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza. I tak nie do końca chyba to jest, ponieważ te nasze śląskie niby piosenki, chociaż ja śpiewam głównie językiem literackim,
za co też niektórzy mają do mnie pretensje. Natomiast mam odzew w mediach społecznościowych od ludzi z całego kraju, którzy mnie słuchają, lubią moje piosenki. Panie czasem mi piszą na Messengerze, że jak się źle czują, to sobie włączają moją piosenkę i od razu im się humor poprawia. Także myślę, że nie jest to aż tak zamknięta grupa odbiorców, ale mi to pasuje. Jeżeli się ludziom podoba, ja nie muszę jeździć po całym świecie. Jeżeli lokalna społeczność lubi mnie słuchać, to mogę śpiewać tylko dla nich. Ja na przykład bardzo to sobie w sobie cenię, że nie muszę gdzieś daleko wyjeżdżać, bo wtedy jestem w stanie zapanować nad tym swoim grafikiem i pojawić się w kilku miejscach w jednym dniu, a nie tylko zaserwować publiczności jeden występ na przykład na drugim końcu Polski. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak wiesz, mieszkam teraz na wsi, więc jazda po całym kraju, hotele, do domu czasem wracało się bardzo rzadko, bo się nie opłacało, trzeba było gdzieś przetrwać noc, bo na drugi dzień trzeba było jechać na drugi koniec Polski i nie warto było wracać do domu. Natomiast teraz jak gdzieś jadę, to jadę w miarę blisko. Nawet czasem nie myślę o tym, czy tam jest ten hotel, czy nie, tylko do domu. Kasiu, wspomniałaś, że wykonujesz utwory w języku literackim, ale tak na co dzień, będąc dziewczyną z Pszowa, czyli taką naszą śląską działką, potrafisz godać. Oczywiście. Umie na wsi się godo. Nie myślałaś nad tym, żeby zaśpiewać coś po śląsku w gwarze? Mam, że tak powiem, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze, którą miałam przyjemność również nagrać z Mariuszem Kalagą i z Grzesiem Poloczkiem. Jest to piosenka pod tytułem Byle doczekać, do której tekst napisał Tomasz Szwed i to właśnie z jego repertuaru jest piosenka. I muzykę do niej napisał mój ukochany mąż, Krzysztof Gabłoński. I tam jest taka druga zwrotka o górniku, którą akurat w tym trio zaśpiewał Grzesiu Poloczek. Jak wysłałam do chłopaków propozycję, czy zechcieliby ze mną nagrać tę piosenkę, to Grzesiu Poloczek mi odpisał: Jobiera drugozwrotka. Bo to była właśnie o górniku i on ją zaśpiewał po śląsku. Więc ja na swoich koncertach też tę piosenkę wykonuję w języku literackim, ale drugą zwrotkę o górniku śpiewam po śląsku. W takim razie, jeżeli pozwolisz, to zachęcimy telewizorów, aby zobaczyli i posłuchali tego właśnie utworu w Twoim wykonaniu. Zapraszam i kolegów. Dostanie, dopiero będzie leniu chowanie. Tam zawsze jest po żniwach i po wykopkach, konie chodzą po łąkach i po płotkach. Baba jabłek przyniesie z drzewa wiadomości, sąsiad się nie będzie o byle co złościć, pomoże się tylko przy piotrowym sianie. To dopiero będzie leniu chowanie. Byle doczekać do końca życia, byle nie wzięli nas diabli, byle nie wolało, by się dobrze działo. Czas przecież wcale nie nagli. A kiedy górnik pójdzie do nieba, tam żadnej lampki nie będzie mu trzeba. Windą pojedzie ostatni raz po górze, na takie jasne i wielkie podwórze. Szyndem tam stoją białe pamiłki, każdy ma ogródek, ławeczka i wdoki. Piwa pokryją mu, przyniosą anieli. Niech se górnik pije i niech się weseli. Byle doczekać do końca życia, byle nie wzięli nas diabli, byle nie bo.
się dobrze działo. Czas przecież wcale nie na. Muzykant pójdzie do nieba, żadnej chałtury nie będzie mu trzeba. Zatrudnią go zaraz w niebieskiej kapeli, będzie miał owacje i tłum wielbicieli. I rolnik go posłucha, górnik w ręce klepnie, krytyków nie uświadczysz, wszyscy będą w piekle. I jedna muzyka nas wszystkich pogodzi i wszystkim będzie dobrze, bo o to chodzi. Byle doczekać do końca życia, byle nie wzięli nas diabli, byle nie bolało, by się dobrze działo. Czas przecież wcale nie nagli, byle doczekać do końca życia, byle do kresu doczekać. Później będzie dobrze, później będzie mądrzej, więc po co teraz narzekać? Byle doczekać znajduje się również na płycie Kasi Lorenz, płycie, którą trzymam przed sobą i z której bardzo się ucieszyłem, bo nie tylko ja czekałem na tą płytę. Kasiu, ty, dziewczyna przyzwyczajona do dużych świateł, Jupiterów na scenie, postanowiłaś zaszyć się na wsi, gdzie nawet z zasięgiem GSM bywa różnie. Jak w takich warunkach radzisz sobie? Ty, ta dziewczyna, pełna werwy, zapału, kiedy pojawiasz się na scenie, ty żyjesz tą sceną, a tu taka dziewczynka ze wsi. Cudownie. Cudownie i wszystkim polecam. Wszystkim polecam mieszkanie na wsi. Właśnie tak jak mówisz, całe życie jakieś hotele, Jupitery, dużo ludzi, duże sceny, duże skupiska osób. Uwielbiam to, nie ma problemu, ale jak mieszkam na przykład w Warszawie czy w Lublinie, to w dalszym ciągu jak wracam do domu, to wokół był słychać ten gwar. A teraz wracam do mojej ciszy, na wieś, gdzie słyszę tylko kury, koguta i moje dwie kotki, które mówią, wypuść nas, wypuść nas. Także Kasia, jest fajnie. Czy to też jest przypadek, że ta płyta pojawiła się na rynku w momencie, kiedy osiadłaś na wsi i wyciszyłaś się? Poniekąd tak. Zorganizowaliśmy sobie z Krzysiem, z moim mężem, taką pracownię w domu, w którym mieszkamy, gdzie możemy projektować sobie piosenki, aranżować je i tak dalej w ciszy i spokoju. Nikt nam o 10 nie stuka w kaloryfery, cicho tam już, bo my chcemy spać. Nikomu nie przeszkadzamy, ponieważ domostwa wokół nas są tak usytuowane, że nikomu nie przeszkadzamy, nawet wpuszczając głośno muzykę. I jest to takie nie na godziny. Jesteś w domu, jesteś w pracy, jeżeli chcesz, jeżeli nie masz weny, to sobie robisz co innego, idziesz do ogródka, nakarmić kury, pozbierać jajka, wyrwać marchewkę. Także polecam życie na wsi, jest zdecydowanie lepsze niż życie w mieście, mimo że nie mamy zasięgu. Już odrobinę więcej wiemy o tobie, poznaliśmy cię nie tylko ze strony muzycznej, ale również prywatnie. Gdybym zapytał o hobby, o twoje pasje, to z reguły każdy, albo przeważnie każdy muzyk opowiada, wow, instrument, gra na tym instrumencie, a ty masz jeszcze taką pasję? Tak, mam jeszcze inną pasję. Jestem zapaloną zielarką, że tak powiem. Nawet w niektórych miejscach już została mi przyszyty taki pseudonim śpiewająca zielarka, który mi się bardzo podoba. A teraz na dowód tego, że można mnie tak nazywać, mogę się Państwu pochwalić, że niedawno zdałam egzamin państwowy, jestem dyplomowanym naturopatą. Choć to tak dziwnie brzmi. Po naszemu naturoterapeutą. Zrobiłem wielkie oczy. Czym zajmuje się naturoterapeuta? Naturoterapeuta zajmuje się wspomaganiem procesu zdrowienia osób chorych bez ingerencji w pracę lekarzy. Mamy, krótko mówiąc, naszym zadaniem jest
wspomaganie pracy lekarza i pomaganie ludziom w każdy sposób, jaki możemy, żeby im jakoś pomóc szybciej wyzdrowieć. W moim przypadku są to zioła, rozmowa, mieszam przeróżne herbatki na różne schorzenia ludziom, robię oleje, maści, żeby jak ich bolą kolanka czy łokcie czy coś, żeby mogli sobie posmarować, żeby im ulżyło. A poza tym naturoterapeutą może być każdy, kto umie słuchać. Bo nawet samo wysłuchanie kogoś, jaki on ma problem, żeby mógł się wyżalić, wyrzucić to, co w nim leży, to już powoduje, że jesteś naturoterapeutą, bez względu na to, czy masz ten dyplom, czy nie. Drodzy Państwo, z pewnością przypominacie sobie jedno z pierwszych moich zdań, że z moim gościem można rozmawiać bez końca i ta rozmowa zawsze będzie interesująca. Przypomnę zatem, że moim gościem była i jest Kasia Lorenz. Kłaniam się nisko. Dziękuję za poświęcony czas, za tą miłą rozmowę i za to, że udało nam się wreszcie spotkać. Cała przyjemność po mojej stronie. Polecam się. Dziękuję ślicznie. Jest świat i nikt tego nie zmieni. Każdy wybiera swą drogę i nią kroczyć chce. Pamiętam te słodkie chwile, spotkania, ławkę i nas. Wtedy beztroską płynął nam czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Przyjaźń nas łączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Każdy z nas wybrał swoją drogę przez świat, choć inną i różną, to mamy w tym swój cel. Nie ma już wspólnych chwil, spotkań na ławce i nas. Mamy swój inny, własny świat. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Przyjaźń nas łączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Złączyła, mijał czas. Zatańczmy razem, jak za dawnych lat. Dzisiaj tylko ty, ty i ja. Dzisiaj.
dzisiaj tylko ty, ty i ja. O ile udało Wam się dobrnąć do tego momentu, to jest to oznaką, że nasz dzisiejszy odcinek był równie ciekawy jak poprzednie. Z czego tylko i wyłącznie mogę się cieszyć i już dzisiaj zaprosić Was na kolejną odsłonę kolejnego programu Rozmowy w Izbie Ustarki, które będę miał okazję poprowadzić, a przy okazji będę miał okazję porozmawiać z ciekawymi gośćmi, którzy zagoszczą w naszej Izbie Ustarki. Kłaniam się nisko, Tomek Ciba.